No i teraz w 10 minucie było bardzo blisko. Marka Truchary, Dawid Marciniak, prowadzimy Seminianko, 1-0, Wielkie Roba. Minuta meczu. Dawid Kieplin po bodaniu Dawida Marciniaka 2-0. No i było bardzo blisko trzeciej bramki, 20 minuta, Dawid Kieplin, tylko tutaj. No i kochani, 25 minuta meczu i będziemy za chwilę mieć rzut karny. Yeah.
No i nie mogło być inaczej. 26 minuta meczu, pojazd drugi Dawid Kiepin i w tym momencie Tłuchowo prowadzi się Mianką 3-0. No i w tym momencie sędzia zakończył pierwszą część meczu 3-0. To jest najważniejsza informacja. 3-0. No i mamy to pierwszy gol w drugiej połowie, czyli Tłuchowia prowadzi już 4-0, 69 minuta meczu, właściwie 70, o ile dobrze widzę, to chyba Jarek Kułaga. 4-0, wielkie brama. Tymczasem była szansa na 5 gola. Donovan Ferreira, piękny strzał.
kochani, 86 minuta meczu, prawa strona podawał Gaur Lewiątek, a do bramki Chełmianki strzelił brat Chełmianki, tak też bywa, 5-0, brawo Puchowia. No kochani, 86 minuta meczu, prawa strona podawał Gaur Lewiątek, a do bramki Chełmianki strzelił brat Chełmianki, tak też bywa, 5-0. A więc to był ostatni widok w dzisiejszym spotkaniu. No i też można podsumować to tak. Puchowia na piątkę, bo na piątkę dzisiaj zagrał nasz zespół 5-0. Dawid Marcinek, później dwukrotnie Dawid Kiepin i w drugiej połowie Jarek Pachkułaga oraz gol samobójczy zawodnika gości. Szukasz siły? Szukasz mocy? Czesio cię zaskoczy!